Minęło 6 dni. Wilki na zmianę ucztują, bawią się i odpoczywają. Młoda para aktualnie śpi. Lecz coś zaburza spokój. Wilczyce z watahy z południa. Są wygłodniałe, przyszły tu za zapachem padliny. Romeo przez sen wyczuwa zagrożenie. Jedna z wilczyc jest mała i płochliwa, wycofuje się. Keira, samica alfa, nie ma zamiaru. Jest wychudzona, a głodny wilk to wilk agresywny. Wygrali. Luna wylizuje ranę Romea. Wilki skończyły padlinę i ruszyły dalej.
Zatrzymują się, gdyż zobaczyły coś ciekawego. Keira zmarła z powodu ran zadanych przez nich, a jej córka Essie z powodu głodu. Niestety takie jest prawo natury. Słabsi muszą umrzeć, aby silni mogli żyć i tworzyć zdrową populację. Romeo i Luna dowiedli, że mogą godnie reprezentować swój gatunek. Nie oznacza to jednak, że będą mieli lekko. Wychowywanie potomstwa i podtrzymywanie go przy życiu wciąż jest jeszcze przed nimi. Śnieg pokrył ziemię grubą pierzyną. Wilkom aż ciężko jest się poruszać. Luna podąża śladem wydeptanym przez Romea. Dzięki temu może oszczędzać siły, co jest wskazane podczas ciąży. Wędrują po pustkowiu, lecz tym razem wyjątkowo nie są sami. Para bizonów próbuje przetrwać w trudnych warunkach. Dla wilków zima jest czasem uczt i dobrobytu. Dla roślinożerców jednak czasem głodu i śmierci. Mimo to bizony wciąż są za dużą ofiarą do powalenia dla dwóch wilków. Szczególnie, że są jeszcze niedoświadczone. Pojawia się jednak inna, mimo iż niewielka, okazja na posiłek. Zając. Ten skromny posiłek to za mało dla dwóch wilków. Przede wszystkim najeść musi się Luna. Romeo zje resztki.